Poznacie tedy całym swoim sercem i z całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich obietnic, z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Księga Jozuego 23, 14. Bóg pragnie, żebyśmy poważnie traktowali Jego słowo i Jego obietnice. Jak możemy pokazać Mu, że tak rzeczywiście jest? Wspominajmy Jego obietnice z wiarą i w modlitwie. Tak czynił psalmista, który napisał Psalm 119, a w nim umieścił słowa. Pomnij na słowo do sługi Twego, na którym kazałeś mi polegać. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Psalm 119, wersety 49 do 50. Patrząc na historię ludu izraelskiego, widzimy, jak ów lud powoływał się na Boże obietnice. Bóg dał im obietnicę, że ich kiedyś podniesie i uczyni centrum błogosławieństw na ziemi, mimo ich trudnego położenia, lub właśnie z jego powodu Izajasz nawołuje ich, aby przypominali Panu jego obietnice. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia i jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi, nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi. Izajasza 62, rozdział, werset 6 i 7. Również Dawid w taki właśnie sposób trzymał Boga za jego słowo. Otrzymawszy przez proroka Natana obietnicę, modlił się o nią słowami: teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś, gdyż Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc: zbuduję Ci dom, dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą. Bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. Druga księga Samuela 7:25, 27 i 29. Salomon chwyta się w modlitwie obietnic danych Dawidowi i mówi: teraz więc, Boże Izraela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawida, mojego ojca. Tak czytamy w 1 Królewskiej 8:26. Bogu jest to miłe, jeśli wspominamy w modlitwie Jego wierność względem Jego obietnic. I prosimy Go, aby je urzeczywistnił. Nie będzie to zuchwałe czy lekceważące, jeśli będziemy się modlić: Ty, Panie, przecież powiedziałeś, a następnie przedstawimy Jego obietnicę. Powinniśmy z całą powagą traktować Pana i ufnie opierać się na Jego słowie. Dusza moja tęskni do zbawienia Twego, oczekuję słowa Twojego. Tyś obroną moją i tarczą moją, w słowie Twoim mam nadzieję. Psalm 119, 81 i 114 werset. Poznajcie tedy całym swoim sercem i z całą swoją duszą,
że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Księga Jozuego 23, 14.